się Monika Bogdanowicz, a to jest mój nowy cykl rozmów o nowym świecie. I mam nadzieję, że to stwarzanie cały czas będzie też dla Was ciekawe, interesujące. Dziś temat bardzo też dla wielu ludzi istotny, czyli rynek pracy. Jak zmienia się ten rynek pracy, jak efektywnie szukać pracy w tych warunkach i jak znaleźć dobrego pracodawcę w czasach koronawirusa. O tym porozmawiam z moim gościem, którym jest dzisiaj Agnieszka Śladkowska. Witaj serdecznie, Agnieszko. Witaj, Moniko. Właścicielka agencji Gorilla Job, ale przede wszystkim też ekspert rynku pracy. Można powiedzieć, że najlepiej poinformowana dziennikarka opisująca rynek pracy w Trójmieście, no bo piszesz dla portalu Trójmiasto. Niektórzy z Was też mogą znać Agnieszkę jako autorkę książki dla dzieci, Franek Błyskawica, co ostatnio było bardzo też popularne u nas w Trójmieście i ta książka gdzieś tam też wypłynęła szerzej. Wszystko się, Agnieszko, zgadza, tak? Dokładnie, wszystko się zgadza, tak. Szczególnie fajnie, że powiedziałeś o Franku Błyskawicy, bo to jest taki punkt w moim doświadczeniu zawodowym, który jest zupełnie niestandardowy i myślę, że wiele osób, jak patrzy na osobę z HR-u, to zupełnie nie patrzy i nie myśli o tym, że mogłaby jeszcze pisać książki dla dzieci, więc taką książkę też na swoim koncie mam, więc a nawet kontynuacja się szykuje. Franka w tych trudnych czasach człowiek jest w stanie znaleźć nawet natchnienie do kolejnych książek dla dzieci. Czyli projekty się rozmnażają, można powiedzieć. O tym, mam nadzieję, też nam trochę więcej opowiesz, kiedy już jakby o swojej też drodze. Mm-hmm. Mam nadzieję, że chcesz się podzielić. No i chciałam takiego w sumie jakby generalnego, fundamentalnego w sumie pytania zacząć. Jak koronawirus według ciebie zmienił ten rynek pracy już w tej chwili? Jesteśmy na początku maja, czyli no już prawie 2 miesiące będzie za chwilę od tej sytuacji, kiedy utknęliśmy w domach, no i zaczęły się różne też w związku z tym perturbacje no dotyczące różnych firm, więc jakby no to wpływa generalnie na rynek. Jak mogłabyś tak opisać to, jak z twojej perspektywy też to widać? Wiesz, to z mojej perspektywy ten rynek się zmienił diametralnie i to w zasadzie naprawdę w kilka tygodni sytuacja zmieniła się nie do poznania. I tak jak jeszcze patrzymy sobie na styczeń, luty, to rynek pracy wyglądał tak, że rekruter naprawdę musiał się naszukać, żeby znaleźć pracownika i szukał niesamowitymi już sposobami. Ja czynnie od 13 lat też rekrutuję, więc naprawdę znalezienie dobrego człowieka graniczyło czasem z cudem i rekruterzy mieli takie poczucie, że to w tym momencie oni są zdani na, mówiąc tutaj trochę kolokwialnie, łaskę kandydata, tak? Że kandydat zechce wziąć udział w rekrutacji. Dosłownie prosiliśmy kandydatów o to, żeby chcieli w ogóle z nami rozmawiać. Bardzo wielu rekruterów pracuje na LinkedInie. Pewnie znasz ten portal. To jest portal, który służy wymianą kontaktów biznesowych, więc my szukaliśmy w ten sposób kandydatów i wiele kandydatów w ogóle nie chciało nawet rozmawiać z nami, więc no bo dostawali bardzo wiele takich zaproszeń, więc też nie ma co się im dziwić, że nie na wszystkie mieli czas. Sytuacja się zmienia diametralnie, także ja nagle zaczęłam dostawać bardzo dużo wiadomości od kandydatów z tych starych procesów, wiesz, tych kandydatów, którzy nagle się obudzili, weszli na profil na LinkedInie i zobaczyli, że tam są jakieś zaproszenia, że ktoś w ogóle ich kiedyś szukał. I to fajnie pokazuje właśnie odwrócenie tych sytuacji. W tym momencie rekrutacje są wyciszone w bardzo wielu firmach, bo też nie do końca wiedzą firmy, na co się, czego mają się spodziewać po tym, co się będzie działo na rynku pracy. Czy ich klienci wrócą, czy jeżeli poluzujemy gospodarkę, to ci klienci będą mieli pieniądze, żeby do nas wrócić. Więc w wielu firmach rekrutacje zostały wstrzymane. Natomiast pojawił się nowy proces HR-owy, czyli zwalnianie pracowników. Mieliśmy zatrudnianie, a teraz mamy zwalnianie pracowników. Zobacz, do jakiej sytuacji doszło, że zostało bardzo mało ofert pracy, zostało zwolnionych bardzo dużo pracowników i to nadal trzeba połączyć. Więc stąd wynik jest taki, że na każdą ofertę nie mamy już 10 CV, ale mamy 100, 200, 300 aplikacji. A więc jakich stanowisk konkretnie, w sensie takie duże ilości osób chętnych? Przede wszystkim tych stanowisk, które nie wymagają konkretnych, wąskich kompetencji. Czyli wiadomo, jeżeli masz rekrutację na stanowisko, które jest bardzo specyficzne, ma bardzo określony zakres obowiązków, bardzo techniczny na przykład, czyli załóżmy szukamy sobie kierownika budowy z konkretnymi uprawnieniami, no to wiadomo, że tych aplikacji nie przyjdzie nam 300, ale przyjdzie nam na przykład 30. Ale jeszcze, dajmy na to, 3 miesiące temu nie przyszła ci żadna. Więc zobacz, jaka to jest różnica. Ale to jest diametralna zmiana, tak? Mhm. Dokładnie. To jest sytuacja, w której pracodawca może wybierać. On podejmuje teraz decyzję, którego z pracowników chciałby zaprosić na rozmowę rekrutacyjną, a jeszcze 2 miesiące temu zaprosiłby każdego,
Nawet jeżeli niektóre elementy w CV by mu się nie podobały, to jakby nie był moment na wybrzydzanie. Natomiast sytuacja jest tym trudniejsza, im mniej takich twardych warunków jest w ogłoszeniu. Czyli na przykład, jeżeli mamy stanowiska sprzedażowe, no to w tym momencie mamy bardzo wielu kandydatów, którzy są w stanie spełnić te oczekiwania pracodawcy. Nie są to stanowiska tak specjalistyczne, które mogłyby nam odsiać tych kandydatów, więc nagle na stanowiskach asystentek, na stanowiskach no właśnie przedstawicieli handlowych, pracowników o niższych kompetencjach, tych aplikacji pojawia się kilkadziesiąt, a czasem i kilkaset więcej, więc ten moment, w którym znaleźli się kandydaci na rynku, jest o tyle specyficzny, że bardzo wielu z nich nie dostanie szans na rozmowę rekrutacyjną. Teraz naprawdę trzeba być najlepszym. Kiedyś można było jakoś podejść do tego procesu rekrutacji bez specjalnego przyłożenia się do tego. Ludzie wysyłali aplikacje, tak jak pewnie wiesz, większość kandydatów po prostu wysyła tą samą aplikację, czyli przygotowuje sobie jakiś szablon, jakiś swój wzór i wysyła ją na przykład do 50 pracodawców i czeka na odpowiedź. To tak jak jeszcze jakiś czas temu, te kilka miesięcy temu, z takich działań mógł być zwrot, tak na dzisiaj z takich działań nie ma zwrotu, bo taka aplikacja po prostu się nie sprzeda, ona się nie sprawdzi na rynku, który jest teraz. To jest ta największa zmiana. No właśnie, no to brzmi to nie za bardzo, znaczy w sensie nie w ogóle bardzo tak wymagająco dla kandydatów, można już tak zdefiniować. No właśnie, no to czyli sytuacja jest niekorzystna przede wszystkim dla osób szukających pracy, tak? Można? Dokładnie, dokładnie. No jest niekorzystna dlatego, że wymaga od nich dużo większej uwagi, dużo większej pracy przed samą aplikacją. Bo kiedyś można było wysłać swoje CV, a teraz trzeba wykonać bardzo dużo pracy, zanim wyśle się swoje CV. I to jest ta największa różnica. Czy kandydat jest gotowy dzisiaj do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, który pojawi się na przykład na pracuj.pl? Wiesz, co musi zrobić, żeby być gotowym do tego? To jest też kolejne pytanie. Co kandydat musi zrobić wcześniej, zanim w ogóle będzie gotowy, żeby wysłać tą aplikację? No jasne, to jest jak z każdym poszukiwaniem pracy proces składający się z wielu elementów, no ale w tej chwili mówi, że nakłada się jeszcze dodatkowo no, niekorzystna sytuacja, tak? Więc konkurencja. Tym trudniej jest to zrobić. Czyli patrząc z pozycji jakby osoby, która utraciła pracę, co robić, jeśli dotknęła nas ta konkretnie sytuacja, w jaki sposób działać, co zrobić, jakie działania podjąć należy, aby no, ta sytuacja mogła zakończyć się jednak znalezieniem pracy, tak? No bo to się mówi o sukcesie wtedy, czyli teraz jest to, mówisz, niekorzystne, no ale wiadomo, też jest kwestia, czy ten, ile też będzie taka akurat sytuacja trwała, ona też się może tak naprawdę za chwilę zupełnie też zmienić, prawda? Dokładnie. Nowa kompetencja, jakbyśmy mieli rozpatrywać 2020 rok pod względem tego, jaka kompetencja jest najważniejsza, to najważniejszą kompetencją będzie szybkie przystosowanie się do zmieniających warunków. Ta elastyczność, ona jest tak ważna, jak jeszcze nigdy nie była ważna, od kiedy my funkcjonujemy na rynku pracy. Więc jak pytasz, ten pierwszy człon twojego pytania, co teraz w ogóle zrobić, jakby jak się do tego wszystkiego zabrać, to ja zawsze wychodzę z takiego założenia, żeby się zabrać. To już jest dobry początek, żeby zacząć coś robić, bo najgorsza sytuacja to jest wpaść w taki marzec, w taką bezsilność, gdzie zwolnili mnie. To jest bardzo trudna sytuacja zawsze dla pracownika, gdzie jest zwolniony, więc przeżywa wiele negatywnych emocji, bo sobie nie poradziłem, bo być może mogłem zrobić coś lepiej, więc żeby zostawić tą sytuację. Ona się już zdarzyła i to trochę teraz mówię jak psycholog, to jest mój wyuczony zawód, natomiast ona się już zdarzyła i już jej nie zmienimy, nie jesteśmy w stanie tego cofnąć, więc to, co trzeba teraz zrobić w tym momencie, to trzeba zacząć działać, ale działać w sposób przemyślany, czyli ograniczyć maksymalnie takie chaotyczne zachowania. Z moich obserwacji bardzo wielu kandydatów, którzy tracą pracę, czyli pracowników, którzy stają się kandydatami, działa w takim pierwszym odruchu w taki sposób bardzo no właśnie chaotyczny, taki, wiesz, biegają w kółko, nie wiedzą trochę co zrobić, więc, ale chcą coś robić, więc biorą to swoje CV, często bardzo słabe i wysyłają gdzie się da, czyli tam wiesz, robią sobie listę i zaczynają wysyłać, ale taką masową naprawdę wysyłką, kończą dzień i sobie myślą, wysłałem 30, no dobra. Wiesz, i czekają, i z tych 30 nie ma żadnej odpowiedzi, bo te wszystkie działania, które się zadziały, one się zadziały zupełnie niepotrzebnie. I to, na co zawsze ja zwracam uwagę kandydatom, to żeby tego dnia nie było. Żeby nigdy nie było takiej sytuacji, w której oni wyślą bardzo wiele aplikacji, które nie mają żadnej racji bytu, bo nie ma nigdy drugiej szansy w rekrutacji. Rekruter widzi, że wysłałaś CV i on nie bierze pod uwagę twojego kolejnego CV. On widzi imię, nazwisko. Okej, ja już tego człowieka widziałem. On już, wiesz, już zdecydowałem, że go nie chcę.
bardzo często nawet nie otworzą drugi raz tej aplikacji, bo wychodzą z założenia, o, nadgorliwy, wysłał kolejny raz, ale ja przecież już wiem, że go nie chcę. I teraz nawet jeżeli to drugie CV jest świetne, nawet jeżeli ono jest naprawdę najlepszym CV, jakie możesz mieć, to bardzo często nikt go już nie zobaczy, bo on już gdzieś wewnętrznie podjął decyzję, że nie chce cię w tym procesie rekrutacji. Więc najważniejsze jest to, żeby działać, ale żeby działać w sposób przemyślany, czyli zrezygnować z tych wszystkich właśnie takich chaotycznych zajęć, tych, które mają trochę usprawiedliwić nasze takie poczucie, takie sumienie, zrobiłem coś, a ty coś zrobiłeś, żeby znaleźć tą pracę? No tak, przecież wysłałem 30 CV dzisiaj. Aha, okej, okay, no to nie ma sprawy, tak? To pewnie zadzwonią. Tak jak opowiadasz o tym, to nasunęło mi się od razu taka jakaś wizja, że to jest tak naprawdę potrzebny proces świadomego poszukiwania pracy, czyli jakby świadomości też, kim jestem i gdzie tak naprawdę też chciałbym być, prawda? Bo to, jak mówisz, wysyłanie po omacku, no to jest takie właśnie działanie, no jednak mamy te kontakty jakieś pracując w każdym jakby miejscu i jakby no szukamy wtedy no taki gdzieś ujścia i tej potrzeby też, którą jakby nasza osoba może no zrealizować, jakby wypełnić, tak? No bo wtedy jest praca, tak? No, dokładnie. Nie spotka, tak, ze sobą. W dobrym kierunku idziesz, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, co ja mogę dać pracodawcy, co mogę mu dać, w czym jestem naprawdę dobry. Bo często te aplikacje, które dostajemy, one sprawiają, że ja na przykład czytając takie CV, nie mam zielonego pojęcia w tym, czym człowiek jest dobry. Nie mam pojęcia, do czego ja jako pracodawca mogę go wykorzystać. I skoro ja jako osoba, która wspiera kandydatów w tym momencie, nie jestem w stanie tego wywnioskować, a zobacz, ile jest do mnie motywacji, żeby to znaleźć, bo ja chcę to znaleźć. Rekruter wcale nie ma takiej motywacji. On ma taką motywację, kiedy ma 5 aplikacji, ale kiedy ma ich 300, to on nie ma takiej motywacji, żeby doszukać się i stwierdzić, czym ten człowiek może być dobry, w czym on może mi pomóc. Dlatego teraz bardzo ważne jest to, żebym ja sama wiedziała, w czym ja mogę pomóc pracodawcy. Ja wychodzę z założenia, że ten dzień, zamiast wykorzystać go właśnie na te 30 wysłanych CV, lepiej wykorzystać w trochę inny sposób. Wziąć kartkę, długopis, to tak naprawdę wiesz, usiąść samym ze sobą i zastanowić się, w czym jestem dobra. Okay, co robiłem przez ostatnie dni, 5, 10, 20 lat swojego doświadczenia zawodowego? Dobra, wypisujesz sobie te rzeczy nawet tak naprawdę bardzo, bardzo łopatologicznie. Takie miejsce pracy, takie miejsce pracy, takie miejsce pracy. Co na nich robiłem, jakie miałam stanowiska? Nazwa stanowiska nie zawsze oznacza, że robiłeś dany zakres obowiązków, więc może szczegółowiej. Co ja tu zrobiłem? W tym konkretnym miejscu pracy. Co mi wyszło, co mi nie wyszło? My często też bardzo nie chcemy mówić o tym, co nam nie wyszło. Nie, jest to dla nas tak trudne i tak często nieprzyjemne po prostu. Wiesz, że mi tej pracy coś nie wyszło. No z czymś sobie nie radziłem. Na przykład pracowałem w danym miejscu, nie szły mi kontakty interpersonalne. Na przykład, nie wiem, nie mogłam się dogadać z ludźmi. Albo na przykład leżała praca zespołowa. Trochę to wymaga wglądu i trochę to wymaga takiej samokrytyki. Natomiast to jest bardzo potrzebne, bo to da nam szansę pójść dalej. Ale to jest wiedza dla siebie, czy bardziej mówisz o tym, żeby, no bo jednak przyjęło się, o tym za chwilę też porozmawiamy, jak mogłoby wyglądać, jak powinno wyglądać świetne CV. No tam jednak piszemy zawsze też o rzeczach, które no, wydają się nam najistotniejsze, tak? No właśnie, nam. No właśnie nam się wydają najistotniejsze, a mają się najistotniejsze wydać rekruterowi. Ja często dostaję CV, które w żaden sposób nie wiążą się z ofertą pracy. Czyli ktoś przygotowuje ofertę na stanowisko, na przykład handlowca, ale w CV opisze o obsłudze klienta. I przez całą aplikację nie masz ani jednego słowa o sprzedaży. Ja w zasadzie nie wiem, czy ten człowiek sprzedawał, czy on lubi sprzedawać, bo jak ja szukam sprzedawcy, jakbym szukała dzisiaj sprzedawcy ze swojej firmy, to bym szukała człowieka, który kocha sprzedawać. I on w zasadzie jak gdzie nie sprzedał, to jest już mu smutno. Więc ja z tej aplikacji chcę dokładnie to wyczytać, ilu on sprzedał klientom w ostatnim roku, jakim klientom, jakie miał wyniki w tej sprzedaży, a może jaki on ma pomysł na sprzedaż, bo może ma jakąś swoją, nie wiem, metodologię, jakiś swój sposób działania, któremu to ułatwia. Więc dla mnie najważniejsze jest to, żeby ten człowiek wiedział, w czym on jest dobry. To, czym jest słaby, to nie jest to, czym musi się ze mną podzielić, bo ja nie chcę wiedzieć, że on jest słaby w pracy zespołowej, ale nie chcę, żeby aplikował na stanowisko, gdzie najważniejszym moim kryterium jest praca zespołowa. Więc trochę takie przemyślenie sobie tego, co chciałbym robić w życiu zawodowym, w którą stronę chciałbym pójść, jest początkiem do tego, żeby znaleźć ofertę pracy, która będzie dla mnie, bo ja się muszę w tej rekrutacji obronić. Więc złe te elementy, które, no, każdy z nas ma jakieś wady, tak? Ciężko nam o nich mówić, ciężko nam czasem o nich myśleć, natomiast tylko świadomość tego, co robiłem źle i co robiłem dobrze, daje nam szansę wybrać tych ofert, które wykorzystają to, co robiłem dobrze, a nie to, co robię źle. Więc tutaj bardzo ważnym elementem przy tym zadaniu jest też to, żeby sobie wypisać sukcesy.
Okay, byłam na przykład 2 lata w ostatnim miejscu. Okej, okay, ale co ja tam zrobiłam tak naprawdę? Co sprawiło, że mój pracodawca pomyślałby, o, to jest świetne, to był świetny projekt, za co dostałem premię, tak? za co dostałem wyróżnienie. Ludzie nie chcą się ciągle chwalić w CV, nie, a to jest to miejsce, gdzie musisz pokazać, że jesteś wspaniały, no bo wiesz, co jest najgorsze w rekrutacji? To, że wygrywa tylko jeden. To, że fajnie być, bo jak biegniesz w biegach i jesteś druga czy trzecia, no to ciągle jesteś na podium. Tak, ciągle masz medal i ciągle jest fan. A w rekrutacji, jak jesteś druga czy trzecia, to no w ogóle nawet o tym nie wiesz, ale poza tym to nie ma tu sukcesu. To jest jeden i nic. A my chcemy być tym jednym. No to rzeczywiście no, nie, bardzo takie no, trudne zawody, tak? No trudne. Jeśli porównałaś to przed chwilą do sportu. Agnieszko, trochę jakby o tej sytuacji osób indywidualnych, a powiedz mi, jak widzisz, czy masz jakby też na pewno kontakty z ludźmi, którzy no, są w firmach, są głównie jakby w tej chwili w sytuacji jednak pracy zdalnej ze względu na bezpieczeństwo. Sytuację. Jak epidemia wpływa na te relacje między pracodawcą, pracownikami? Czy tutaj jakby też dostrzegasz jakieś, nazwijmy to, zmiany relacji? Czy to są, jak jakby reaguje też ludzie od no, stricte HR-u, czy też zarządzający firmami i jakby to, czy też to, to jakie tutaj, nazwijmy to, wyzwania są? Powiem ci, że z moich obserwacji w ogóle, jeżeli chcesz poznać swojego pracownika, pracodawcę, to najlepiej poznasz go w kryzysie. Nigdzie tak dobrze nie poznasz swojego pracodawcy, jak w sytuacji, kiedy jest trudno. A jak jest dobrze, to wszystkim nam jest dobrze i to jest taka sytuacja, która jest niewymagająca. Natomiast jeżeli chcesz sprawdzić, czy dana firma naprawdę realizuje, jest szeroko nawet podejmowany wątek employer brandingu, czyli tego, jak jesteśmy wspaniali, jak dbamy o naszych ludzi, jak bardzo staramy się, żeby ta komunikacja między nami była szczera. Zobacz, każda firma teraz stara się mieć takie wartości. I teraz to jest ten moment, kiedy te wartości zweryfikujesz, czy one są na papierze, czy one są w życiu. Więc myślę, że część firm nie zda tego testu, tego, czy ich wartości są prawdziwe, czy są tylko na papierze. Ale te firmy, które zdają ten test, to one zdadzą ten test i naprawdę ich pozycja na rynku i w oczach kandydatów bardzo wzrośnie. Bo nie jest złe, że zwalniamy ludzi. Czasem nie ma innej opcji. Czasem jedyną opcją, jaką pracodawca ma, jest zwolnienie pracowników, bo masz do wyboru albo będziesz miała zespół 100-osobowy, okay, i nie będzie cię za 2 miesiące i możesz zamknąć firmę, albo będziesz miała zespół 20-osobowy i przetrwa twoja działalność. No to jest walka często o przetrwanie, więc ja nie postrzegam nigdy negatywnie pracodawców, którzy zwalniają, bo czasem po prostu nie ma innego wyjścia, to jest biznes. Natomiast zwolnić można i zwolnić można. Można zwolnić na 2 sposoby pracownika i jestem przekonana, że sposób zwolnienia pracownika wpłynie na to, czy ta firma za rok, kiedy sytuacja na przykład wróci już do, nazwijmy to, normalności nowej i kiedy ta firma znowu będzie mogła się rozwijać, to czy będzie miała z kim się rozwijać. Bo może się okazać, że nie będzie miała się z kim rozwijać. Bo te wszystkie informacje, wiesz świetnie, jak działa internet. Informacje w internecie pięknie się kotują, one potrafią naprawdę bardzo ładnie wybrzmieć i nigdy nie giną. To, co się wydarzyło dzisiaj, to w jaki sposób firma zachowała się w stosunku do pracownika swojego, to będzie zawsze pokutowało przez jej... Nie wszystko da się w internecie wymazać, na szczęście. Więc to jest test dla pracodawców. A jeżeli pytałaś jeszcze o pracę zdalną... Moment, sprawdzam, tak? Dokładnie, sprawdzam. Zwolnij mnie. Okay, jeżeli nie jestem w stanie, jeżeli moje stanowisko pracy w tym momencie jest nieopłacalne dla organizacji, jeżeli wiemy, że organizacja upadnie, jeżeli utrzyma taki poziom zatrudnienia, ale zwolni mnie tak, żebym ja, będąc zwalnianym, nie miał poczucia, że to jest moja wina, bo takie sytuacje też już widziałam, że to tak naprawdę trzeba udowodnić mi, jak jestem beznadziejny podczas zwolnienia, tak? Weź na siebie tą część sytuacji. Okay? Sytuacja jest taka, że nasza firma nie jest w stanie dalej utrzymać zatrudnienia na obecnym poziomie. Jesteś świetnym pracownikiem, ale nie możemy tego kontynuować, bo po prostu nie jesteśmy w stanie przetrwać na rynku. Sytuacja się skończy, zawsze możemy przecież wrócić do rozmów. Tak? Może się okazać, że za 3 miesiące część tych ludzi będzie mogła wrócić do swoich miejsc pracy. Tylko czy będzie chciała? To jest właśnie najważniejszy element, czy będzie chciała wrócić. Scenariuszy rzeczywiście może być bardzo wiele i to jest w ogóle jakby temat bardzo, bardzo ciekawy, który poruszyłyśmy właśnie tej formuły komunikowania z rynkiem właśnie pewnych jakby, no takich można powiedzieć haseł, które są w tej chwili bardzo popularne, modne i wydaje się, że one właśnie przyciągają ludzi, bo
bo coraz bardziej właśnie CSR jako też jest chociażby element wyróżnienia się. Więc to może kiedyś jeszcze będziemy mogły pogłębić, ale Agnieszko, no nie mogę nie zapytać też Cię przede wszystkim właśnie o Twoją rolę i tą sytuację też wspomnianą na początku, czyli Twojej historii drogi zawodowej i to przede wszystkim także ta zmiana ról. I ja dostrzegam w tym bezpośrednio też odwagę właśnie w tym no, wyznaczaniu nowych też celów. Przeszłaś od roli, można powiedzieć, dziennikarki, właśnie autorki, albo właściwie łączysz te role, bo to może nie jest przechodzenie, taki, jak się mówi, taka trójpolówka czasami, albo właśnie równoległość pewnych zadań. Do roli przedsiębiorcy wspierającego przede wszystkim kandydatów. Jak to wygląda w ogóle? Jak ta historia się u Ciebie zadziała? Moja historia jest długa i bogata. Wiesz co, ja w ogóle zaczęłam od roli HR-u i to ten HR, to zatrudnianie, to bycie w dziale personalnym, to jest mój początek. Na początku rekrutowałam dla agencji pracy bardzo masowe też stanowiska i w zasadzie to był taki moment, który wielu rekruterów to myślę, że wspomina, może nie z rozrzewnieniem, ale z radością, że minął. Myślę, że rekruterzy po agencjach pracy mają naprawdę szkołę życia, natomiast często jest z tym taki dodatek, nigdy nie chcę powtórzyć swojej szkoły życia, więc na masowe rekrutacje one nauczyły mnie bardzo wiele, natomiast pokazały mi też, że w masowości trudniej skupić się na jakości, na tej relacji z kandydatem, więc bardzo mocno zależało mi na tym, żeby przejść do takich rekrutacji, gdzie mam szansę skupić się na kandydacie, gdzie nie jest to poproszę na jutro 35, tak, a na pojutrze 105. Więc potem przeszłam do takiej rekrutacji, gdzie to było 1:1. Potem pracowałam, jak wiesz, zresztą w Trójmiastopol w dziale personalnym. Natomiast mnie zawsze ciągnęło do biznesu. Rekrutacje są fajne, to jest temat, który ja uważam za bardzo ważny, bo od rekrutacji wszystko się zaczyna. Jeżeli dobrze zrekrutujemy, to mamy dobrze, a jeżeli źle, to źle. Natomiast mnie bardzo mocno ciągnęło do biznesu, do kontaktu z pracodawcami w ogóle. Coraz bardziej zaczęłam przesuwać się w tą stronę kontaktu z pracodawcami, też właśnie głównie jako ekspert rynku pracy. I w zasadzie pewnie tak by się toczyła moja droga, gdyby nie moment, w którym zdecydowałam się na mojego kolejnego syna. Kolejnego. I tu sytuacja, tak, kolejnego, czyli drugiego. I tu sytuacja u mnie się trochę skomplikowała, ponieważ ja od jakiegoś czasu miałam takie poczucie, że nie jestem pracownikiem etatowym, że ja się nie nadaję do pracy etatowej, pewnie mój pracodawca były też tak stwierdza. Dla mnie przyjście do pracy na określoną godzinę, bycie w tej pracy w określonych godzinach i wykonywanie zadań, które są w jakiś sposób narzucone z góry, jest bardzo trudne do zrealizowania. Stąd męczyłam się, bo ja nie lubię się rano spieszyć, wiesz, ja pracuję w nocy, jestem człowiekiem, który uwielbia pracę w nocy, natomiast biuro w nocy nie pracuje i wiesz, ciężko kartę odbić w nocy, więc jakby ten system pracy, tego, że ja chciałabym decydować, kiedy pracuję, sprawił, że zaczęłam coraz bardziej rozglądać się za tym, co mogę zrobić swojego. Wtedy to był okres, w którym byłam w ciąży, więc stwierdziłam, że to jest idealny czas, żeby naturalnie wyjść ze swojej pracy i wejść do swojego biznesu. I tym, na czym najbardziej mi zależało, to było właśnie odwrócenie trochę ról, czyli wspieranie kandydatów, wspieranie ich w tym, żeby byli najlepszymi możliwymi, no właśnie pierwszymi kandydatami w danej rekrutacji. I pomysłem na zrealizowanie tego było właśnie stworzenie kreatora CV. Taka była koncepcja. Jak zauważyłaś, ja robię za duże rzeczy naraz, więc jak wymyśliłam, że stworzę taki genialny kreator CV, to zaczęłam pisać książkę. Jak już ją napisałam, to ją wysłałam do wydawnictwa, więc jeszcze też uczę na uczelni, więc nagle było tak duże rzeczy, że ten kreator zaczynał się przeciągać. No ale okazało się, że pojawiła się pandemia. My jesteśmy na finiszu tworzenia tego kreatora CV, ale ponieważ pojawiła się pandemia, to stwierdziliśmy, że kończymy z rekrutacjami, bo ty też zajmowała się moja firma, kończymy z rekrutacjami i staramy się w tym momencie wesprzeć kandydatów, wesprzeć im w ramach akcji Gorilla na pomoc, o której słyszałaś, gdzie robiliśmy przez 5 tygodni bezpłatne analizy CV. Takie analizy stwierdziliśmy, że nie uznajemy półśrodków, więc każda analiza, którą przygotowywaliśmy, to było 5 stron, to była analiza, która miała naprawdę dokładnie taki sam wymiar, dokładnie taki sam kształt, jak nasze komercyjne produkty, więc przez 5 tygodni nie robiliśmy praktycznie nic innego, tylko cały czas analizowaliśmy CV. To był wspaniały okres też dlatego, że nic mi nie dało takiej wiedzy na temat błędów CV, chociaż widziałam ich w swoim życiu tysiące, natomiast taki, wiesz, wycinek w jednym okresie
tak dużej liczby aplikacji, jeszcze do tego, że ludzie do nas pisali z pytaniami, z problemami. Analiza CV to była jedna część, ale druga część to były wszystkie pytania ludzi. A co mam zrobić? Zwolnili mnie wczoraj, co mam teraz zrobić? Tak? Czy mam iść napyskować? Czy mam, wiesz, co mam zrobić w internecie? Obsmaruję ich. I my wtedy zawsze reagowaliśmy, słuchaj, nie rób tego, tak? Zobacz, poradzimy ci, zrób to mądrze. No właśnie, więc jakby to wsparcie kandydatów to było to, do czego ja dążyłam. Oczywiście Franek Błyskawica, o którym wspomniałaś, kontynuacja się dzieje, więc tutaj też będzie tego trochę więcej. Na zasadzie takiego hobby warto robić coś też innego, żeby trochę głowę czasem odświeżyć. Natomiast wspieranie kandydatów to będzie ten kierunek, w którym na pewno ja będę szła. Czyli taki, rozbudowana to była wypowiedź. Taki indywidualny proces relacji z osobą, która no, ma to wyzwanie szukania pracy, można powiedzieć, idealnej, tak? Czyli dostosowanej do tego, co umie też robić i jaka jest też potrzeba na rynku, prawda? No bo to trochę tak. Dokładnie. Z jednej strony takie indywidualne, dlatego że przygotowujemy te CV końcowe dla ludzi, przygotowujemy też dla nich analizy. Mamy też z nimi spotkanie, jeżeli chodzi o rozmowy rekrutacyjne, ale tym naszym produktem, który bardzo będziemy chcieli ludziom pokazać i zaszczepić, to będzie właśnie kreator CV. Kreator CV to jest najważniejszy element, który generuje zupełnie inny wzór CV. Chcemy zrobić rewolucję, jeżeli chodzi o wygląd aplikacji, bo z naszej perspektywy, zobacz, wszystko się zmienia, świat się zmienia, CV się nie zmienia. Ono też potrzebuje wyglądać inaczej, bo rekruterzy też szukają w nich rzeczy, których bardzo często nie są w stanie w ogóle znaleźć, bo nie ma tego w standardowym wzorze. Więc ten nasz kreator to będzie rewolucja. Będziecie ułatwiać jeszcze bardziej, dawać te informacje, które są niezbędne. Agnieszko, jeszcze trochę tak w twojej komunikacji, gdzieś tak jak sobie rozmawiałyśmy, to że Gory leci na pomoc. To jest cała ta koncepcja w ogóle twojej firmy i takiej właśnie też komunikacji trochę niestandardowej, nie bójmy się tego. No niestandardowej, to prawda. Użyć, tak? Czyli właśnie goryl jest symbolem, właśnie można powiedzieć logotypem twojej firmy. Znajduje się i jakby ta właśnie trochę zdradzimy, ale no w tym sensie to jest ciekawe, że goryl leci z pomocą. No i jakby cała ta komunikacja z kandydatami właśnie jest prowadzona przez goryla. Powiedz dlaczego? Myślę, że nie jeden kandydat się zdziwił, jak zobaczył, że odpisuje mu goryl. Jest to jak najbardziej przemyślane, dlatego że ja jakiś czas temu stwierdziłam, że ludzie potrzebują mieć kogoś, kto wcale nie jest taki prawdziwy. No bo fajnie jest, jak ja radzi ci. Dokładnie, taki awatar. Więc goryl jest trochę naszym takim awatarem. Dużo łatwiej się mu zwierzać. To już też zauważyliśmy, że kandydaci dużo chętniej mówią o swoich porażkach, że mi nie wyszło, że to jest dla mnie trudne, że sobie z tym nie radzę. I dużo chętniej komunikują się z nami mailowo właśnie w ten sposób, kiedy za tym mailem nie ma tam, wiesz, mojego czy kogoś z zespołu uśmiechniętego zdjęcia. Bo jednak to nie jest takie personalne. Goryl, ja nawet gdzieś mówiłam w naszych zapowiedziach, że goryl nie ocenia i goryl zawsze wspiera. I dokładnie tak jest. Goryl jest też po to, żeby było trochę, nazwijmy to na luzie, żeby ta komunikacja nie była taka sztuczna, profesjonalna i taka, wiesz, nadymana, tylko żeby to była taka komunikacja z kolegą, który usiądzie koło ciebie i powie, słuchaj, Monia, nie martw się, zrobimy to tak, damy radę, zobacz, ja ci pokażę, jak przez to przejdziesz. Więc żeby ta komunikacja była bardziej bezpośrednia, żeby też dla ludzi ten goryl był charakterystyczny, bo on jest bardzo charakterystyczny, ale też przede wszystkim dlatego, że goryl z naszej perspektywy to jest takie połączenie siły i opieki, czyli mamy siłę i opiekę w jednym. To jest ten zamysł goryla. A komunikacja goryla, mam nadzieję, że czasem jest zabawna, czasem kogoś rozśmieszy trochę, ale też każdy ma poczucie, że za tym stoją konkretne fakty i doświadczenie. No używasz tak naprawdę, można powiedzieć, jak teraz tego słucham, wszelkich talentów, właściwie i tej pomysłowości, kreatywności właśnie i łączenia tych elementów ze sobą i to wszystko myślę, że stworzyło bardzo oryginalny i mam nadzieję też efektywny pomysł na biznes i to, jak się to będzie też rozwijało, czego bardzo ci też życzę. Na koniec naszej rozmowy no, chciałabym porozmawiać o tym, co właściwie teraz się dzieje, czyli rozmawiamy przez internet, nagrywając tą rozmowę w aplikacji i tak właściwie w tej chwili wygląda też praca wielu ludzi. Czy według ciebie to właśnie te nowe technologie komunikacyjne i właśnie ten powiedzmy, można powiedzieć, w pewien sposób też uwolniony rynek pracy zdalnej, to jest jakaś właśnie szansa? Można to tak traktować, że jeżeli na przykład jestem dzisiaj tu właśnie w Trójmieście, to mogę dzięki temu liczyć na przykład, wcześniej nie mogłam liczyć na oferty z całej Polski, załóżmy, tak patrząc. Czy to w ogóle na pewno to zmienia i w jakim kierunku jakby myślisz, że to będzie
pomocne, bo chciałabym to optymistycznie też w jakiejś formie. Ja postaram się, żeby było optymistycznie. Tak. Na pewno inaczej. Na pewno jak patrzymy sobie na rynek pracy sprzed kilku miesięcy, to taka wizja pracy zdalnej była w zasadzie w większości organizacji niemożliwa. Pracodawcy byli bardzo na to zamknięci, wychodzili z założenia, że jest to zupełnie nieefektywne, a nagle się okazało, że nie mają innego wyjścia. I teraz bardzo wielu pracodawców, poza tym, że nie miało innego wyjścia, to musiało przystosować się do tego chociażby sprzętem, chociażby przejść przez proces ułożenia tego, jak powinna wyglądać praca zdalna. Nie mieliśmy pracy zdalnej, bo nie mieliśmy pomysłu, jak ją zorganizować. Natomiast nagle się okazuje, to ten pozytywny koniec, że wielu pracodawców już wie, jak zorganizować pracę, wie, jak ją rozliczyć, wie, w jaki sposób, jakimi narzędziami sobie ją ułatwić i wie też, że pracownicy w ten sposób też mogą być efektywni. Więc zobacz, doszły nam dodatkowe cztery rzeczy, te cztery kroki, których gdyby nie pandemia, bardzo możliwe, że 90% pracodawców nigdy by nawet się nie schyliło po to. Jak masz biznes, który działa, to nie masz czasu na to, żeby zastanawiać się, a gdybym miał mieć wszystkich zdalnie, to jakiego narzędzia bym do tego użył, tak? A jak bym ich rozliczył? Albo jakie oszczędności bym miał na przykład? Bo dokładnie. To też... Dokładnie. Możesz mieć. Dokładnie. Dokładnie. Biuro nie jest za darmo. Możesz mieć 30 pracowników i 3-osobowe biuro. I możecie sobie wynająć salkę raz na przykład na tydzień, żeby się spotkać w jakichś zespołach większych i nagle się okazuje, że tak można pracować i co więcej, ci ludzie, którzy tak pracują, są dużo bardziej zadowoleni z tej pracy, bo to też jest ciekawe. Ja mi się bardzo podobał taki wpis na forum, to był na samym początku pandemii i ten wpis na forum brzmiał mniej więcej tak, jak ja rozliczę moich ludzi, skoro nie mam ich w biurze? Ja mi się tak ten wpis podobał, więc zadałam autorce tego wpisu pytanie, a jak rozliczasz tych ludzi, mając ich w biurze? No bo nagle się okazuje, że a skąd ja wiem, mam wiedzieć, czy on mnie będzie oszukiwał? To było kolejne dylematy. To znaczy wykonana praca, tak naprawdę. Dokładnie. A czy on, tak, a pralki nie włączy? No dobrze, no a jak włączy tą pralkę, to do czego możemy teraz tą pralkę porównać? Prawdopodobnie do sytuacji, w której poszedł włączyć pracę ekspres do kawy, tak? Jeśli musiał odejść od tej pracy, to tak samo odszedł tam do pralki, jak tutaj odszedł do ekspresu. I teraz, jeżeli ty nie wiesz, ile pracuje twój pracownik, jeżeli nie wiesz, czy on dobrze pracował, czy źle, to znaczy, że masz źle przygotowane rozliczenia pracownika. I to znaczy, że prawdopodobnie twój pracownik i tak cię w biurze oszukuje, bo jeśli on cię oszuka w domu, jeżeli w domu będzie sprzątał, prał i robił inne rzeczy, no to w tym momencie tak samo i w biurze może cię oszukać, bo może się tutaj, wiesz, bardzo być skupiony, ale mieć Facebooka odpalonego na komputerze albo na przykład, nie wiem, myśleć o tym, co zrobić dzisiaj na obiad, więc jeżeli zakładamy na samym początku, że ludzie nas będą oszukiwać, no to w zasadzie to trzeba byłoby się zastanowić nad tym, jaki jest w ogóle, jaki jest szacunek, sens i poważanie lidera w zespole, tak, czy ten lider jest w stanie tymi ludźmi zarządzać, więc ja myślę, że to, co jest na pewno bardzo pozytywnym efektem pandemii, do czego byśmy nigdy bez niej nie doszli, to, że bardzo wielu pracodawców zobaczyło, jak to zorganizować, że to wcale nie jest straszne i że to może dać bardzo pozytywne efekty. Ja jestem olbrzymią zwolenniczką pracy zdalnej, więc myślę, że to jest coś, co nam naprawdę pomoże w tym, żeby chociaż u części pracodawców w takim kształcie to zostało. Jestem przekonana, że wielu pracodawcom się ta forma spodobała, chociażby w związku ze oszczędnością powierzchni biurowej. No tak, rzeczywiście tutaj można to rozpatrywać i właśnie i pozytywnie i też pewnie części osób to właśnie nie do końca też pasuje, takie też głosy są, chociażby o tym też słyszałam, ale no kwestia, trzeba szukać sytuacji jednak dopasowanych do siebie, tak? Czyli jeżeli ty mówisz, że jesteś zwolenniczką, no to ja też na pewno to mi odpowiada, ale trzeba mieć na przykład zorganizowane w domu miejsce, w którym jest spokój i ta możliwość, tak? Bo nie wszyscy mają często biura, przez to są takim też, no jednak odskocznią od tych sytuacji domowych i chcemy też tej zmiany. Więc trzeba pewnie wypośrodkować i tak, i ta możliwość spotykania się z ludźmi i żywej interakcji też jest niezbędna, więc gdzieś taka sytuacja wydaje mi się, że pośrednia, czyli właśnie między formułą zupełnej pracy zdalnej, ale właśnie takich elementów i łączenia pracy zespołowej, to jest coś, co myślę, że wielu osobom może być przyjazne i gdzieś tam uwalniać też zasoby i możliwości też pozyskiwania też warunków do pracy jako takiej. I rozszerzać granice, no bo znowu jesteś w stanie być może znaleźć teraz zlecenie z Warszawy i wcale nie musisz być w tej Warszawie 5 dni w tygodniu, a wystarczy na przykład jak będziesz 2, tak? I jesteś w stanie to połączyć z swoim życiem rodzinnym, z swoim funkcjonowaniem w którym mieście, więc też to zatarcie się pewnych granic w poszukiwaniu pracy też jest bardzo ciekawym takim elementem, który może nam po koronawirusie zostać. Nie wszystko jest najgorsze,
są rzeczy, które na pewno możemy rozpatrywać pozytywnie, natomiast najważniejsze jest też to, żeby pracownicy szukali tego, czy nie są w stanie na przykład teraz tego czasu wykorzystać. To też jest to, co chciałam powiedzieć na koniec, czy nie są w stanie tego czasu wykorzystać dla siebie, bo wielu z nas nadal pracuje w domu albo na przykład już wie, że zostało zwolnionych w pracy i czeka na koniec okresu wypowiedzenia. Jak mogę zbudować jeszcze swoją pozycję? Może jestem w stanie zrobić świetny profil na LinkedInie na przykład. Może jestem w stanie poszerzyć swoje grono osób, do których mogłem docierać tym profilem. A może jestem w stanie przygotować jakieś krótkie filmy na przykład, które mogłyby pokazać, czym się zajmuję. Wiesz, jest wiele możliwości, a może jestem w stanie się dokształcić w ramach kursów, które są teraz realizowane online. Bardzo mi się podobało CV jednej osoby, którą otrzymałam, która aplikowała na stanowisko w zupełnie innej branży i już miała od 2 tygodni rozpoczęty kurs online, który kończył się konkretnymi umiejętnościami i ja w tym CV widziałam, że to jest osoba, która naprawdę chce zmienić branżę. A nie tylko mówi, chciałbym robić coś innego, ale pokaż, że chciałbyś robić, tak? Czym to się kończy? Jak się to zaangażowałaś? Jeżeli jeszcze do tego to jest płatny kurs, to też z perspektywy pracodawcy wygląda lepiej, bo pracodawca widzi, że ktoś zaangażował nie tylko swój czas, ale też jakieś środki na to, więc myślę, żebyśmy przede wszystkim tego czasu nie zmarnowali. To jest taka moja odezwa do narodu, nie zmarnujmy tego czasu, który pandemia nam dała. Nie jesteśmy w stanie zmienić świata, starajmy się pracować nad tym, co od nas zależy, więc to jest najważniejsze, żeby po prostu ten okres, który jeszcze przed nami został, nie był spędzony tylko i wyłącznie na tym, jaki jest nowy program w Netflixie, bo to na pewno do nowej pracy nas nigdy nie doprowadzi. Wszystko jest po coś i aktywne działanie jest takim drogą do celu. Przede wszystkim do tego inspirowała nas dzisiaj wszystkich, którzy to mam nadzieję będą oglądać. Agnieszka Śladkowska, ekspert rynku pracy, właścicielka agencji Gorilla Job, Goryl, który leci na pomoc nam, którzy szukamy pracy i chcemy komunikować się z pracodawcami, z potencjałem pracy też zdalnej. Agnieszko, serdecznie Ci dziękuję za tą rozmowę, za podzielenie się swoją wiedzą. Bardzo miło było mi Cię spotkać dzisiaj w ten wirtualny sposób. Pamiętam zawsze nasze spotkania w innych okolicznościach. Sporo zdjęć też było, pamiętam. No, mam nadzieję do zobaczenia jeszcze w tak zwanym realu, tak? No tak. Dzięki Monika za rozmowę. Dzięki, do usłyszenia, zobaczenia, pa. Dziękuję, pozdrawiam.